Waderzewskie inwestycje. Dzień dobry, Kacper Szmitka. Mam pytanie z kanału Widzonosz. Mam pytanie na temat, kiedy będzie oddany już ten most? Kiedy będziemy mogli świętować to? Dziękuję. Tak jak powiedzieliśmy, w związku z tym, że ten most rzeczywiście powstaje błyskawicznie, miejmy nadzieję, że za rok będziemy Państwa mogli zaprosić na otwarcie mostu. Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Pytanie pierwsze i podstawowe. Kiedy dokładnie możemy się spodziewać otwarcia mostu? Termin otwarcia mostu to jest wiosna 2024 roku. Natomiast jak widzimy, już tutaj konstrukcja, ta płyta nośna powstaje. Ta konstrukcja być może jeszcze w tym roku będzie gotowa, także być może dziennikarze po nim jeszcze przejdą w tym roku. Natomiast termin realizacji to jest wiosna 2024. Pytanie trochę inne na temat dróg rowerowych. Aktualnie mamy trzy typy przejść dla pieszych przez drogi rowerowe. W tych miejscach są usuwane przejścia dla pieszych, które są namalowane, a w innych miejscach są cały czas takie, jak były wcześniej. Czemu tak to wygląda? To jest tak, że jakby przejście dla pieszych przez drogę rowerową to jest w ogóle osobny temat. Pamiętajmy, że przejście dla pieszych zgodnie z przepisami to jest przejście oznaczone znakiem poziomym i znakiem pionowym, czyli musi stać ten znak pionowy, musi być to wymalowane na jezdni. Są jeszcze miejsca takie w Warszawie, gdzie to jest pozostałość gdzieś z dawnych lat chaosu, kiedy trochę nie wiedziano jak to robić, gdzie są tylko wymalowane pasy, a nie ma tego znaku stojącego. My raczej staramy się odchodzić od malowania przejść dla pieszych na drodze rowerowej, dlatego że jeżeli jest przejście, no to siłą rzeczy piesi muszą korzystać z tego przejścia, nie mogą gdzieś przez drogę rowerową przechodzić obok. Natomiast jeżeli przejścia nie ma, no to mogą przechodzić jakby w dowolnym miejscu przez drogę rowerową, natomiast oczywiście jakby pierwszeństwo mają tutaj rowerzyści, więc pieszy musi uważać na rowerzystów. To jest chyba lepsze rozwiązanie, dlatego że jakby nie wskazuje pieszemu, nie zmusza go do konkretnego miejsca, w którym on musi przejść przez taką drogę rowerową. Wyznaczamy przejścia na drogach rowerowych tylko w wyjątkowych miejscach, w których ten ruch pieszych jest bardzo duży. Tutaj dobry przykład to jest okolice Ronda Dmowskiego i przejście przy metrze, gdzie tam rzeczywiście jest takie bardzo szerokie przejście dla pieszych. Natomiast ono jest wyznaczone i to przejście w takim miejscu, gdzie jest bardzo dużo pieszych, daje pierwszeństwo pieszym w takim miejscu. To właśnie rowerzyści dojeżdżając do tej zebry muszą się zatrzymać. Pamiętajmy, że od zeszłego roku mamy też w przepisach coś takiego jak przejście sugerowane, czyli taka forma ułożenia infrastruktury, która nie jest formalnym przejściem dla pieszych, natomiast sugeruje miejsce, w którym można przechodzić czy to przez jezdnię, czy to przez drogę rowerową. I takich miejsc w Warszawie jest sporo, właśnie z sugerowanymi przejściami dla pieszych. Zwykle to jest w formie takich wypustek dla osób niewidomych z jednej i z drugiej strony drogi rowerowej. Czasami jest to przed przejściami dla pieszych przy skrzyżowaniach. Przepisy są nowe. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Ale w tych przejściach dla pieszych cały czas rowerzysta ma pierwszeństwo. Tak, znaczy jeżeli to jest przejście sugerowane, no to jakby rowerzysta dostaje informację, że to jest miejsce, w którym może spotkać pieszego, natomiast no cały czas nie jest to takie twarde przejście dla pieszych, które daje pierwszeństwo pieszemu. Ma pierwszeństwo rowerzysta. No to jest trochę kwestia wyboru, czy chcemy miejsce, w którym ten pieszy będzie absolutnie uprzywilejowany, ale jednak jest zmuszony do tego, żeby konkretnie tylko w tym miejscu przechodzić daną drogę czy drogę rowerową. Czy chcemy sytuację, w której pieszy może jakby w dowolnym miejscu taką drogę rowerową przekroczyć, ale musi uważać na to, czy ktoś nie jedzie. Chyba lepsze i wygodniejsze mimo wszystko w przypadku dróg rowerowych jest właśnie to drugie rozwiązanie. Pytanie na temat placu na Rozdrożu. Kiedy rozpoczną się prace budowlane? W tym tygodniu. W tym tygodniu, czyli no, rozmawiamy w czwartek, więc w zasadzie już wykonawca powinien organizować sobie zaplecze budowy. Sporo prac na placu na Rozdrożu. Oczywiście głównym elementem tych prac jest budowa wind na przystanki autobusowe. Zresztą przy okazji zostaną wyremontowane schody, które tam prowadzą. No ale poza tym uzupełnienie infrastruktury rowerowej, przejścia dla pieszych w dwóch miejscach, gdzie teraz są przejścia podziemne. Te przejścia podziemne staną się niepotrzebne, więc zostaną zasypane. Dołączenie tej infrastruktury rowerowej na placu z
tą infrastrukturą, która powstaje na wiaduktach na Agricoli. Trochę nowej zieleni, niedużej, nie będzie tam drzew, mówimy mimo wszystko o miejscu, które jest w zasadzie takim wiaduktem nad trasą WZ, ale jednak trochę tam miejsca na rozpytowania się znajdzie. No i generalnie zrobienie tego wszystkiego dookoła planowanego przez Rządową Agencję Pomnika Bitwy Warszawskiej. Obie inwestycje są skoordynowane, nie będziemy sobie wchodzić w paradę, a nawet wzajemnie sobie będziemy pomagać. Jak wspomniał Pan o tych przejściach podziemnych, już są likwidowane i jedno przejście zostaje, chociaż jest nie do użytku dla pieszych, czy nie będzie go likwidowanego później? Póki co jakby skupiamy się na tych dwóch przejściach, o których mówiłem, czyli przejście przez wlot ulicy Koszykowej i przejście na przedłużeniu Alei Wyzwolenia. Tam powstaną przejścia dla pieszych. To jest remont placu. Nie przebudowujemy tego miejsca od początku do końca, tylko je remontujemy, ale w ramach tego remontu no, staramy się robić, co tam jest możliwe, więc będzie to taki remont rozszerzony, ale jednak cały czas remont. Już się dopytam co do wind. Windy będą tylko i wyłącznie po stronie wschodniej. Nie było możliwości wyzwolenia ich też po stronie zachodniej przez przejściem na dole? Będą po stronie wschodniej, czyli tam, gdzie teraz są schody, one będą alternatywą dla tych schodów. Tak. Tak, ale czy nie dało się zrobić po drugiej stronie placu z przejściem jeszcze na dole, ponieważ tam jest przejście i jest też przestrzeń? No jakby zakres inwestycji w tym momencie jest taki, no akurat w tym na tych przystankach, o których mówimy, tam jest nawet rezerwa na te windy, więc tam jest to, było to dosyć łatwe do zrobienia. No, na razie tyle. To jest pewien początek, znaczy to i tak jakby zmieni trochę sytuację na tym placu. Mówimy o trasie, która po kawałku jest w zasadzie remontowana w różnych miejscach, dlatego że teraz mówimy o tym placu na Rozrożu. Trwa przebudowa wiaduktów na Agricoli, zaczęła się przebudowa wiaduktów nad Paryską. Dwa lata temu trochę przebudowaliśmy węzeł nad Aleją Stanów Zjednoczonych. Więc krok po kroku. No jakby w tym momencie mówimy o tych dwóch windach. Już ostatnie pytanie. Teraz właśnie jest przebudowana trasa Łazienkowska i tam powstaje droga towarowa i tak samo mamy już na moście Łazienkowskim. Czy będzie połączona ta infrastruktura, bo aktualnie nie będzie przejazdu przez Podlasie Czerniakowskim i przez ulicę? Myślimy nad tym, natomiast dlatego, że siłą rzeczy jakby powstaje tam taki rzeczywiście dosyć długi ciąg rowerowy, ważny ciąg rowerowy, bo jego nie było. Myślimy nad tym, ale jeszcze za wcześnie, żebym tutaj coś konkretnie powiedział. Dziękuję bardzo. Dzięki.